Kurczę, już jakoś tak nie mam celu w życiu, tak naprawdę. Wszystko się powaliło od początku do końca, od A do Z. No i tak sobie pomyślałem, że to jest dobry pomysł, dobry sposób na to, żeby gdzieś tam nie iść dalej w zabawę, nie iść dalej gdzieś tam za dużo wolnego czasu. No a ja spędzam wolny czas w różny sposób i ostatnio niestety zacząłem spędzać go tak, jakby były lata 90., a wiadomo, że jest trochę później. Ej, wiesz co? A ja kurde przytyłem, wiesz? No, sprzedaj się. Ja mam 8 minut. Ale... Poszedł. Kurde, musisz zrobić przestać. Szedł na pierwszy. No właśnie, ty musisz... No właśnie, oby nie szedł. Ja nie, nie będę chodził. Nie, właśnie. Jestem wkurwiony i w tym momencie już 2 tygodnie trenowałem i w tym momencie mam jeszcze tydzień czasu. Dzisiaj sobie zobaczysz moją próbkę tego, co dzisiaj sobą reprezentuję. Myślę, że po takim czasie, można powiedzieć nie krótkim, ale dla mnie, jak dla mnie, to jest bardzo długo trenować, 2 tygodnie już tak dzień w dzień. Także nie chcę zobaczyć, jaką mam formę. Teraz tak jak powiedziałem, jestem wkurwiony. Mam wszystko popieprzone w moim życiu jest w tym momencie, także jestem taki, można powiedzieć, nastawiony na walkę. Także dzisiaj nie będę testował, dzisiaj po prostu idę, będę walczył. Ten człowiek nie może żyć bez boksu. Wielokrotnie mówił, że nie, boks już koniec definitywnie i ma inne perspektywy, inne zajawki. Natomiast spójrzmy tak naprawdę obiektywnie, nie, on bez sportu nie da rady. O to chodzi, od razu prawy sierp pod górę, dobrze, spróbuj. Sierpowy, nie krzyżowy. Tak. O to chodzi, tak. W moim przypadku ja całe życie miałem cel. Całe życie miałem jakieś cele, czy mieć to, czy mieć to, czy mieć to, czy mieć taki samochód, czy osiągnąć to. Tak naprawdę można powiedzieć, że osiągnąłem wszystko, co sobie założyłem. Ja jestem realistą, także jakiejś tam fantazji nie mam, żeby lecieć w kosmos. Wszystko zrobiłem to, co chciałem zrobić. Rafał tak naprawdę wyszedł z ciężkiego środowiska, tak jakby nie było, nie miał jakiego dzieciństwa i to sport go wyciągnął. I nic innego dobrego w życiu poza sportem go nie spotkało, tak? Więc to była jego dyska ratunkowa i to jest takiego podstawa kotwica życiowa, uważam. I tego się będzie trzymał. Co by nie mówił, to Rafał potrzebuje takiego jednak kopa troszeczkę w postaci jakiejś motywacji do działania, do treningu, żeby zająć ten swój czas, który teraz ma jednak troszeczkę więcej, bo wiadomo, w tym życiu troszeczkę się inaczej u niego ułożyło i myślę, że to jest taki dobry impuls dla niego. Teraz cel. Teraz cel właśnie ta walka w sobotę, do której gdzieś tam jestem przygotowany i wkurwiony, tak właśnie powiedziałem. Będę chciał gdzieś zawalczyć, gdzieś tym razem będę chciał powalczyć, a nie tylko jechać i tam sobie poskakać. Nie patrz się na prawo. Na prawo. Na prawo.